Cześć, z tej strony Fire, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, dzisiaj w sklepie w Brawl Stars pojawił mi się drugi gadżet do kruka i dzisiaj sobie porównamy pierwszy gadżet oraz drugi. Wiele osób pyta mnie w komentarzach, Fire, co to jest za bluza? Taką przekozacką bluzę już niebawem będziecie mogli kupić w moim sklepie. Dopinam już ostatnie formalności, jestem już prawie na samym końcu. Zostało nam jeszcze tylko kilka ważnych rzeczy, bardziej logistycznych, dostawa itp. Jeżeli sklepik się otworzy, no to od razu poinformuję Was o tym jako pierwszych na wszystkich moich social mediach. A swoją drogą w komentarzu możecie dać znać, jak Wam się podoba, bo moim zdaniem jest totalny sztos. A teraz to szybko poleci krótki filmik podesłany przez mojego widza, który robi zakupy z kodem FAREL w sklepie Brawl Stars. Witam, z tej strony Admix Games. Wspieram z kodem FAREL. Dzisiaj sobie kupimy dużą skrzynkę. Trzy przedmioty są. Pozdrawiam Farela. Dzięki Byczku za wsparcie, ja to mega doceniam. A Wy moi kochani, jeżeli też byście chcieli być na moim odcinku, no to jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem FAREL w sklepie Brawl Stars, nagrajcie to i podeślijcie do mnie na maila razem ze swoim linkiem do kanału, to ja Was podlinkuję i dzięki temu może zdobędziecie kilka subów. Tak wygląda mój sklep dzisiaj i jak widzicie mamy nowy gadżet do kruka, spowalniająca toksyna. Wow, wszyscy aktualnie zatruci wrogowie są spowolnieni na 2,5 sekundy. Okej, okay. Ładunki na mecz 3. Od razu to kupujemy, moi kochani, za 1000 golda. I mamy drugi gadżet do kruka. Otwórzmy sobie jeszcze skrzyneczkę za darmo. Goldzik wypadł. Jak widzimy, mamy w przecenie Mecha Crow i jest Leon. Leon za 10 tysięcy, srebrny Leon, ale na chwilę obecną nie potrzebuję srebrnego Leona. Wejdźmy sobie teraz w naszego kruczka i zobaczmy. Tak, nie dość, że mam dwa Star Powery, to jeszcze mam dwa gadżety. Pierwszy gadżet to jest wzmacniacz obrony. Kruk otrzymuje tarczę, która pochłania 60% zadawanych mu obrażeń. A drugi to właśnie jest ta spowalniająca toksyna. Więc weźmy sobie na początku spowalniającą toksynę. No i moi kochani, zagrajmy sobie jakiś meczyk. Gra solo. Crow. Oczywiście nasz przecudowny. Może Mecha Crowem jeden meczyk, później zagrajmy sobie Feniksem. Dobrze moi kochani, przetestujmy sobie nasz nowy gadżecik. Ale na początku otwórzmy sobie skrzyneczkę. W sumie nie mam pojęcia, jak on działa. Dopiero jak kogoś zatruję, mogę użyć ten gadżet, rozumiem, tak? Czyli zatruwam chłopa, go truję toksyna i wtedy mogę go spowalniać, tak? Spowalniać. No dobra, sprawdźmy to, czy to tak działa. Dobra, jest pszczółka Maja, która mi ucieka, ale ona stoi w miejscu teraz, tak? Sparaliżowana, o co tu chodzi? Ała, dobra, zatruta, zginęła. Szkoda było mi na nią odpalać nawet gadżeta. Dobra, jest Mortis. O, taki Mortisek to... Teraz powinienem go zwolnić, patrzcie, jest zwolniony i on używa swojego ataku, ale jest zwolniony. Znowu cię zwalniam, chłopie, i wyjaśniam. Nie, no to coś pięknego przecież, patrzcie na to. No dawaj, dawaj! Ej, chodź tu, chłopie. Dobra, Mortiska nie ma już z nami. No niestety, Mortis. Dzięki ślicznie. Wow, powiem wam, że to jest naprawdę ciekawy gadżet, bo teraz przed krukiem tak naprawdę... O kurde, Nani na siódmym, przecież ona ma mnie na hita. Przed krukiem tak naprawdę nikt nie ucieknie. No dobra, sprawdźmy to. Jak się teraz zdueluję z tym krukiem u góry. Ten kruk pewnie ma tarczę, więc mnie porobi, znając życie. Nie, dobra, zabiłem go jakimś cudem, okej. Ała, Nani, nie bij Nani. Mam ulta, więc muszę go w dobrym momencie wykorzystać, żeby to wygrać. Zatrułem Nani raz, zatrułem Nani dwa. Dostanie meteorytem, lecę na nią. Uwaga, uwaga, będę! Nie, zginąłem. Ale chyba mam drugie miejsce. Tak, drugie miejsce. Pszczółka Maja przeżyła. Czy mi się podoba ten gadżet? Dosyć jest fajny, aczkolwiek chyba wolę ten starczą, ponieważ wyobraźcie sobie początek gry. Spotykacie kruka na swoim drodze, obaj macie 0 power cubesów, no i zaczynacie się klepać. Osoba, która ma tarczę, wygrywa tak naprawdę, co nie? Bo co mi da spowolnienie, jak sobie włączam tarczę i wygrywam? Zazwyczaj jest taka przewaga krukiem, jeżeli ktoś ma odblokowany gadżet, wygrywa. Chodzi mi oczywiście o tarczę. Zmieniłem sobie skinka elegancko na Feniksa i zagramy sobie teraz duo z Przemsonem. Siemano Przemson, pewnie mnie kojarzysz, gościu, także pozdrawiam cię. Elko Przemo. Siema, gościu. Jak Polaczek, no to prawdopodobnie zna mój kanał, więc pozdrawiamy Przemsona. Przemson, musimy to wygrać, wiesz, będziesz na odcinku, wariacie. Pięknie, Przemson, dobrze tym gailem ciśniesz. Ja tego bula, jak zatruję go, to go spowolnię ci.
Dobra, spowalniam kopa. Dawaj. Nie no, Przemson, no co ty, Przemson? Gdzie on poszedł? No Przemo, halo, kiełek, o kurcze. Tu się go nie spodziewałem, powiem wam szczerze. Jeju, meteorit. Okej. Mamy 4 cube, nieźle, mamy środeczek. Jest też brok, jest pszczółka Maja, którą mógłbym porobić na S, ale nie będę na razie na nią skakał. Właśnie, nie dam jej się uderzyć. Będzie miała wtedy silniejszy strzał. Dobra, to nikogo nie mam, rozumiem. Dziadek, ty lepiej odpalaj trampolinę, jeżeli masz. On chyba nawet nie ma star powera, nie ma star powera do Gale'a. Kurczę, blaszka. Słabiutko trochę, ale trudno, trudno. Pewnie niebawem odblokuję Przemo. Dobra, lecę w niego. Dobra, porobiony. Pan, zwalniam go. I teraz Przemo wjeżdża. Kozacko, Przemo, to zrobiłeś. Uważaj, bo pszczółka Maja na dole jest. Ładnie Przemo, ale tam bomby Przemo sprzedaje. Ja dziękuję, uśmiechnę się z tego wariacika. Został nam Poco 7, tak? Poco 7 kontra El Primo 1. Dobrze, tego El Primo już dawno wyjaśniłem temu w trawie. Tu go przeskakuję, ty go zwalniasz, Przemson. Zwalniam go, jeszcze bardziej. Kozak. Kozak totalny, dobra gierka. Tu teraz na duo ten gadżet jak najbardziej się spisał. Powiem wam, że fajnie, bo mogłem te postacie spowolnić i żaden nie mógł podbiec do mojego Przemsona, mojego teammate'a. Więc powiem wam, że jeżeli chodzi o duo, no to bardzo spoko, ale w trybie solowym mi się wydaje, że troszeczkę gorzej. Zagraliśmy sobie już 2 mecze Krukiem, sprawdziliśmy nowy gadżet. Moim zdaniem i tak pierwszy jest lepszy, no ale wy wyraźcie swoją opinię też w komentarzu, który gadżet wam się bardziej podoba. Wiadomo, że to wszystko jest zależne od trybu. A teraz sobie zagramy meczyk z Surge'em. Wiem, że wy lubicie, jak ja gram tym fantastycznym, chromatycznym zadymiarzem, który potrafi się teleportować, ewoluować i w ogóle Karla wyjaśniam. Dawno nie grałem Karlem, tak by the way. Dobra, okej. Musiałem uciekać przez chwilkę. Transformację zrobiłem na szyb... Nie no, ten kolt mnie robi, przecież ja chcę. Za mały mam zasięg, poczekajmy chwilę w krzaczku. Jesteśmy teraz mega smutni, musimy poczekać na życie. Ja wjeżdżam po tego cube'a na ostro. Kolcik, oddawaj go, to był mój cube, co on robi? Dobra, dzięki jeszcze za ulcika. Teraz jestem na trzecim poziomie ewolucji. Evolution complete Rosa. Jestem sam na sam z Rosą, tak? Dobra, ja myślę, że tutaj troszeczkę zabawił, wiecie? I zabił ją, wiecie czym? Meteorytem. Ale ona ma za dużo już tych cubów. Rosa, dostaniesz jeszcze jednego strzała i padasz. Także tutaj do mnie nie podchodź za blisko, bo dostajesz gonga. Patrz, ciach. Znowu dostałaś. Ty jesteś w szoku, leczysz się w krzakach, tak rozumiem. Znowu dostałaś, nie ma leczonka w krzakach. Dajmy jeszcze jej sekundkę. Znowu dostałaś. Życie ci się nie przywróci, moja droga. Tak szybko nie przywróci. Znowu dostałaś. Ja teleportuję się. Ult. Uciekam. Masz 200 HP. Nie świruj. Nie świruj tutaj za mocno. Ja cię tutaj przygniatam do końca. Dobra, mogę walić w nią. Raz. Dwa. Nie wiem, co ona robi. Ona chyba chce zginąć. Nie uciekniesz mi, wiesz o tym, nie? Na razie ty mnie gonisz tak naprawdę, ale... Ja chcę cię porobić z meteorytu. Dobra, dostałaś raz. Bomba. Uciekam, uciekam przed Rosą. A co tu ganianego jest w tym Brawl Stars, czy o co chodzi? Dobra, chowam się tu. Cyk. Dostałaś jeszcze 1400. No chodź, chodź, chodź do mnie, moja droga. Dobra, no niestety. Niestety nie było gdzie się schować, gdybym jej nie zabił, no to... Z pewnością bym to przegrał, dlatego się nie poddałem, walczyłem do końca. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!